Jest to trudny i ważny projekt dla polskich obywateli i uważamy, że należy się z nim skonsultować, dodał Rafał Bochena, aby uzyskać więcej informacji. Odwiedź ONiD rzecznik PiS przyznał, że wszystko wskazuje na to, że nie będzie również następnej sesji planowanej Sejm na wtorek. Wszystko zależy od tempa konsultacji, zauważył. Jest to trudny i ważny projekt dla polskich obywateli i uważamy, że należy go skonsultować, dodał Rafał Bochena. Chcielibyśmy przypomnieć, że projekt ustawy o Sądu Najwyższym został wysłany do Sejm przez zastępców PiS od wtorku do środy. Teraz plan ten zmienił się po słowach Andrzeja Dudy po czwartkowych słowach. Nie pozwolę na to, reszta tekstu jest pod wideo Andrzej Duda o sprawie KPO.